Witam wszystkich ponownie. Dziś będziemy pokazywać, jak postawić kwas chlebowy żytni metodą pięciofazową. Czyli zaczniemy teraz stawiać rozczyn. Rozczyn będzie stał nam 9 godzin. Przerobimy go na przedkwas, półkwas, później jest kwas i ciasto właściwe. Jest to metoda pięciofazowa prowadzona kwasu. Będę zaczynał kwas od nawarzenia mąki i wody. Zawsze lepiej ważyć wodę niż dać mililitry. Jest prosta tego przyczyna, ponieważ woda, zawsze waga wody będzie taka sama, a miarki są różne. Czyli z kwartami możemy mieć problem. Zawsze producent może inaczej je wymierzyć. Więc zaczniemy od nawarzania. Do kwasu użyjemy dzisiaj mąki żytniej, pełnoziarnistej. To będzie typ 2000. Użyjemy do tego tej mąki. Więc zrobimy 250 gram mąki. 150, przepraszam, 150 gram mąki żytniej 2000 i 150 gram wody. Mamy 150 gram, przesypiemy to do słoika, jak zwykle się trochę rozsypie, zawsze tak jest, ale damy radę. I do tego damy 150 wody. Woda najlepiej o temperaturze, robimy to na ciepło, żeby szybciej wyprowadzić, czyli 30 stopni będzie nam to prowadziło, będziemy mieli dobrze wyprowadzoną, na szybko będziemy mieli wyprowadzony kwas. Zawiesina nie powinna być zbyt gęsta, jest to pierwsza fermentacja, więc z tej mąki, z tej wody będą nam się łapały drożdże lotne, które są zawarte w mące, a one będą nam prowadził pierwszą fermentację. Dobrze wystarczy wymieszać. Wydaje się, tego nie jest dużo, ale po fermentacji będziemy przelewać to jeszcze trzykrotnie, a więc będziemy później dodawać tą samą ilość po 9 godzinach mąki i wody, więc wszystko nam jeszcze urośnie. Konsystencja jest mniej więcej taka. Na razie po wymieszaniu będzie dużo lepiej. Mąka powinna zacząć pracować w miarę szybko. Kwas powinien w miarę szybko zacząć się zakwaszać. Pierwsza fermentacja, jaką będziemy mieli w tym kwasie, jest fermentacją alkoholową. Po fermentacji alkoholowej, po zagęszczeniu, zacznie następować fermentacja kwasów mlekowych i alkoholowa wciąż. To jest nasz zaczyn. Zaczyn zostawiamy tak, jak mamy teraz. Jest wymieszany. Możemy to przykryć teraz, ten słoik, ale to już jest. To jest nasz zaczyn. Zaczynem nie robimy nic więcej. Odstawiamy zaczyn w miejsce ciepłe, bez przyciągów, żeby nam zbytnio nie wychładzało słoika i tego, co jest w nim. Tak to mniej więcej wygląda, więc widzimy, ile jest teraz. Wrócimy do tego po 9 godzinach, gdzie będziemy przelewać to na przedkwas.